Banderas. No. Dobrze. Ruszyły! Prowadzi Kalutara, Muchacha, następnie Gemina Banderos, na końcu Urwis. Kalutara na czele, na drugiej pozycji galopuje Muchacha, na trzeciej Gemina, dalej Banderos, Nowy Świat i Urwis. I 1400 metrów do celownika. Kalutara nadal jest na czele, niewielką przewagą nad galopującym na drugiej pozycji, galopującą Muchachą, tuż Gemina, następnie Banderos, Nowy Świat, Urwis, tam na końcu jest mocny ścisk. 1200 metrów do celownika, Kalutara nadal na czele. Na drugiej pozycji Muchacha, trzecia jest Gemina, następnie Banderos poprawił na czwartą pozycję, piąty Nowy Świat, ostatni Urwis i 1000 metrów do celownika. Kalutara z niewielką przewagą nad Muchachą, dalej Geminą, Banderosem, Nowy Światem i ostatni jest nadal Urwis. Połowie zakrętu, Kalutara, Muchacha, Banderos, Banderos, Gemina, Nowy Świat, bardzo blisko siebie, niewielki odstęp, Urwis. No już ucieczka Kalutary została zlikwidowana. Ale jeszcze jest na pierwszej pozycji, po zewnętrznej, największym kołem Banderos, wyprowadza Kalutara, druga jest Gemina, finiszuje Banderos. Kalutara, 450 metrów przed celownikiem, Kalutara jest jeszcze na pierwszej pozycji, ale znakomicie finiszuje polem Banderos. Banderos, Kalutara tam przy bandzie, przeciska się Urwis, Banderos jest na pierwszej pozycji, zdecydowanie Nowy Świat zaatakował Banderosa, Banderos utrzymuje pierwszą pozycję, 150 metrów do celownika, te dwa konie mają przewagę, Banderos, Nowy Świat, Banderos, reszta się nie liczy, Banderos, Nowy Świat, Banderos, Nowy Świat, Banderos i w celowniku razem, chyba Nowy Świat, Banderos, Muchacha i następnie Urwis, Kalutara i Gemina, będzie foto, pierwsze miejsce.